Dzisiaj ponownie regulacja pogodowa. Postaram się wytłumaczyć, w jaki sposób ustawić krzywą grzewczą do Twojego budynku, albo jakie dać Ci wskazówki, żebyś mógł to zrobić sam, bo tego niestety nikt za Ciebie praktycznie nie będzie w stanie zrobić, no bo nie wie, jakie są później efekty, a na efekty czasem trzeba chwilę poczekać. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tak, bardzo w skrócie, czym jest regulacja pogodowa dla ludzi, którzy nie oglądali mojego poprzedniego filmu w tym temacie. Regulacja pogodowa to jest taka regulacja, w której kocioł patrzy, jak ciepło albo jak chłodno w zasadzie jest na zewnątrz i im jest chłodniej na zewnątrz, tym mocniej, a w zasadzie bardziej ogrzewa wodę w grzejnikach czy w ogrzewaniu podłogowym. No, to tyle w teorii. Natomiast w praktyce kocioł jakby nie jest inteligentnym istotą i on nie wie, jakie ty masz ogrzewanie i trzeba mu tak naprawdę zaprogramować krzywą grzewczą, czyli jakby taką mapę, jak ma grzać mocno grzejniki czy podłogówkę, w zależności jak jest na dworze. I ilość parametrów, które opisują tą krzywą grzewczą, przynajmniej u Wismana, jest no, na tyle duża i jakby no, niestety niejasna dla zwykłego człowieka, który się w tym jakby nie specjalizuje, że no, widzę, że nastarcza to sporo problemów. Więc tutaj dzisiaj się zajmiemy stricte krzywymi grzewczymi w urządzeniach Wismana, bo wszędzie są takie same. Pomijając stare modele Vitodensów 100, bo tam jest jedna krzywa grzewcza i ją tylko można modyfikować w górę, w dół, ale to nie, dla niezaciemnienia tematu o nim dzisiaj zapomnimy, o starych Vitodensach 100. Więc tak, jakie mamy w ogóle parametry, które nam opisują krzywą grzewczą? Będzie to po pierwsze ta temperatura, którą my chcemy mieć w pomieszczeniu i ją najczęściej po prostu modyfikujemy, natomiast ona jest jakby, to jest zazwyczaj temperatura, którą my chcemy, ale kocioł musi właśnie mieć tę krzywą grzewczą, która jest jakby trochę taką czarną skrzynką, przez którą to przechodzi, a później dopiero wychodzi temperatura w grzejnikach czy w podłogówce, a dopiero później na podstawie tego, jak mocno grzejemy grzejniki albo podłogówkę, no finalnie mamy albo to, co chcemy, albo to odbiega. Jak to wszystko w ogóle wziąć do kupy? Więc zaczniemy od wykresów krzywych grzewczych. Tu jest akurat cała ich jakby masa, w sensie całe spektrum, jakie można ustawić. I mamy krzywe od w zasadzie 0,2 do 3,4, natomiast w praktyce nas interesują no, w zasadzie od 0,2 do, myślę, że 1,8, 1,6 to jest na chwilę obecną maksymalnie. Tamte tak naprawdę odpadają. I krzywe tak gdzieś do jedynki, czyli do takie jakby bardziej płaskie, będą do ogrzewania niskotemperaturowych. W zasadzie do 0,8 to przy 0,8 mamy, przy minus 20 mamy 50 stopni, to nawet tu już jest trochę za dużo jak na ogrzewanie podłogowe. Ja to zaznaczę, że mamy tak zwane ogrzewanie niskotemperaturowe i tak po prawdzie to one by nam wpadały. No. Chciałem zrobić niski parametr, czyli chłodniejsze, czyli niebieski kolor i to będą te krzywe grzewcze. Bo to jest tak zwany poziom krzywej grzewczej, bo tak może jeszcze, co możemy ustawić w samych krzywych grzewczych? Właśnie oprócz tej temperatury żądanej możemy ustawić poziom krzywej grzewczej i jej nachylenie. Nachylenia to właśnie tutaj są przedstawione na tym wykresie. Natomiast poziom to jest przesunięcie tej krzywej w górę albo w dół. Tak po prostu przesuwamy każdy punkt, jeżeli mamy przesunięcie 1, no dla uproszczenia może 10 dla krzywej 0,2, to każdy punkt stąd, weźmiemy czerwony, każdy punkt stąd jakby przesuwamy o 10 stopni, czyli on by wylądował nie tu, tylko tu. On by się tutaj wylądował, ale też punkt startowy by wylądował o 10 stopni wyżej, czyli tutaj. Ta krzywa by przy przesunięciu o krzywa 0,2, ale przesunięta o 10, by wyglądała mniej więcej tak. Bo ją jakby w całości przesuwamy o 10 stopni. Więc to jest przesunięcie. No tak jak mówię, nachylenie no to są właśnie te, jak bardzo ostre są te charakterystyki, czyli jak dużą dynamiką reaguje nasz kocioł w zależności od chłodu na zewnątrz. I tak, wracając do samych nachyleń,
Nachylenia od 0,2 do 0,6 to będą te nachylenia bardziej do ogrzewań podłogowych. Do grzejników pewnie do 1,8, czyli to jest... Tak, chcemy flamaster. To będą pewnie te. Oczywiście to nie oznacza, że to musi być dokładnie tak, bo czasami możemy mieć niskotemperaturowe grzejniki, które nam... dla których też możemy mieć krzywą 0,6. A może być sytuacja, że dla ogrzewania podłogowego trzeba dać 0,8, żeby to grzało, chociaż wtedy, tak jak mówię, już przy minus 20 mamy 50 stopni i wtedy to już jest według mnie za dużo, do dużo. Ale jakby to nie jest tak, że możemy kręcić albo poziomem, albo poziomem, czyli przesunięciem się w całości, albo tylko nachyleniem. Tylko tak naprawdę nas w najlepszym, w takim realistycznym scenariuszu interesuje, żeby wiedzieć, ile nasz kocioł potrzebuje puścić na grzejniki czy podłogówkę przy, powiedzmy, minus 10. Zobaczyć sobie, jaka to jest ta temperatura. I na przykład, jeżeli wiemy, że dla ogrzewania podłogowego przy minus 10 potrzebujemy 30, dajmy na to 5 stopni. 35 stopni to jest dokładnie tutaj. Ale na przykład przy 10 stopniach, bo to jest też dosyć newralgiczny punkt, czyli taki okres przejściowy, gdzie teoretycznie z takiej nieprzesuniętej krzywej grzewczej może być zbyt niska temperatura, żeby było ciepło. Trzeba wtedy tam trochę podnieść. I wtedy nie wybieramy, bo tutaj by akurat idealnie pasowała krzywa 1,5. Gdyby ona była zaznaczona, to byłaby 0,5 dla tego przypadku. Ona by tutaj się nam wpasowała. Ale może być tak, że przy 10 stopniach, jeżeli puścimy, ona by normalnie nam wyliczyła jakieś 25 stopni, ale może być tak, że te 25 stopni sprawiają, że ta podłogówka nam za słabo grzeje. No i wtedy nie wybieramy tej krzywej 0,5, tylko staramy się wybrać już jakąś krzywą, czyli może nawet 0,4, ale przesuniętą tak, żeby ta krzywa nam przechodziła przez te punkty. Bo tak mówię, najczęściej jest problem przy tych temperaturach przejściowych, a później przy tych takich chłodniejszych, minus 5, minus 10. Jeżeli wiemy, jaka temperatura jest potrzebna przy minus 5, minus 10, a później wiemy, jaka jest potrzebna przy 10, no to później musimy się tak pobawić przesunięciem i poziomem, by trafić z którąś z tych krzywych, żeby one nam właśnie przeszły przez te dwa punkty. O, właśnie tak jak tutaj. I to jest clue, jak to zrobić, żeby to w miarę przez cały okres grzewczy działało. Oczywiście może też być tak, że niestety, no nawet jak tak przechodzi, no to nie mamy dokładnie w punkt tego 21 czy 22, jak je sobie ustawimy. Na samym początku, a w zasadzie jakieś 20 lat temu, kiedy to funkcjonowało jako samoistne, no to mieliśmy zawsze jeszcze, praktycznie większość ogrzewania to były ogrzewania grzejnikowe i mieliśmy element jeszcze dodatkowy, który reguluje temperaturę w pomieszczeniu, czyli głowicę. I tak, regulacja pogodowa oszczędza nam energię, bo nie trzeba więcej stopni podawać na grzejniki niż tyle, ile ona wyliczy. Ale jeżeli miałby ten grzejnik nam przegrzać w pomieszczeniu, no to głowica już się zamknie, więc mamy wtedy takie dwa elementy. Jeden zgrubny, czyli właśnie ta regulacja pogodowa, a drugi już ten precyzyjny, czyli właśnie ten termostat, w sensie ta głowica termostatyczna na grzejniku. W przypadku ogrzewania podłogowego, no to już, jeżeli mamy samą krzywą grzewczą, no to może to nam niestety nie wyjść. No i wtedy zostają właśnie albo sterowniki, albo siłowniki i sterowanie strefowe, no albo też jakiś termostat załącz, wyłącz, żeby po prostu ograniczał to. Albo rozszerzenie tej regulacji pogodowej o sprzężenie zwrotne. Najczęściej to jest Vitotrol 200, Vitotrol 300, który po prostu do kotła wysyła już realną temperaturę, jaką mu się udało uzyskać i koryguje tą wyliczoną, czyli na przykład dla minus 10 wyliczył sobie te 35 stopni, ale no przy 35 stopniach w podłodze on nie uzyskuje tych żądanych 20, tylko uzyskuje 19. Wtedy nam zwiększy o ileś stopni po prostu temperaturę na obiegu, w zależności jak duża jest odchyłka. I pozwala to jakby skompensować te właśnie niedoskonałości samej krzywej grzewczej, że to jest takie sztywne, tylko wtedy mamy jeszcze możliwość właśnie, jak jest sprzężenie zwrotne, to wiemy, czy trzeba jeszcze dogrzać, czy trzeba właśnie już z temperaturą schodzić. Natomiast u Wismana nie jest to w standardzie, trzeba zawsze dokupić
przynajmniej Vitatrol 200 albo Vitatrol 300, bo to są te sterowniki, które pozwalają modyfikować właśnie tą, wpływać na tą krzywą grzewczą. I to też warto sobie przeczytać w instrukcji, bo nie do każdego modelu to jest tak, że tylko to wystarczy. Bardzo długo było tak, że musiał to być obieg z mieszaczem, czyli musiał być siłownik, dodatkowa pompa, tak naprawdę jeszcze sprzęgło, żeby i tylko takie na takie obiegi ten Vitatrol 200 mógł wpływać i modyfikować krzywą grzewczą. W najnowszym modelu wiem, że już wystarczy sam Vitatrol 200 i wpływa, w jakimś jednym poprzednim też, ale to jest tak, by trzeba zawsze to sobie wyjaśnić już z montażystą, żeby nie było, że my kupimy ten sterownik, a on finalnie nie zmienia tej krzywej grzewczej, bo to nie było tak zawsze, że obieg bezpośredni był możliwy do zmodyfikowania. Jeżeli jest mieszacz, to zawsze to była, gdy to był obieg mieszaczowy, to zawsze to można było, zawsze ten wpływ temperatury był brany pod uwagę, jak jest Vitatrol 200, o ile oczywiście jest skonfigurowany, bo to też jest tak, że podłączamy Vitatrola 200 i w domyśle on nie wpływa. I trzeba zakodować go, żeby wpływał i jak bardzo wpływał, bo też przy ogrzewaniu podłogowym, jeżeli zmienimy o domyślne 8 stopni na stopień, czyli przegrzeje nam o 1 stopień, a wtedy modyfikuje 8 stopni temperaturę, no to to jest prawie jak wyłączenie, czyli działa wtedy to bardziej wyłącz-załącz. Tam musi być mniejsze to przełożenie, a znowu przy grzejnikach jak najbardziej 8 stopni zmiana temperatury w grzejnikach na stopień różnicy w pomieszczeniu ma sens, więc tutaj bym znalazł dobrego montażysty, który nam to dobierze i skonfiguruje, bo to nie jest tak, że wkładamy i od razu działa. Niestety tak nie jest. Natomiast co do samych krzywych grzewczych, tak jak mówię, najprościej jest zaobserwować, jaka jest temperatura potrzebna na kotle przy mocno ujemnych temperaturach, później przy takich okresach przejściowych, spisać sobie, jakie to są temperatury na kotle i później dopasować krzywą grzewczą, żeby ona przechodziła przez ten jeden punkt przy najniższych temperaturach i później przez ten drugi przy tych przejściowych. I powinno być względnie ok. Nie będzie pewnie idealnie, ale tak jak mówię, regulacja pogodowa nigdy idealnie w punkt sama z siebie nam nie wyreguluje. No. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, bo tutaj cały czas ten cały wykres krzywych grzewczych jest jakby pokazany dla temperatur 20 w pomieszczeniu, czyli przyjmujemy, że ta żądana w pomieszczeniu jest 20. I ta żądana w pomieszczeniu to jest właśnie to jest punkt startowy. O, tu mamy ta temperatura wymagana pomieszczeń. Więc w momencie, kiedy my na przykład tylko tym kręcimy i podwyższamy, że chcemy mieć 25, to jest, po prostu to się staje nowym punktem startowym i tą całą krzywą, na przykład tą, jak już się przy tym, ja sobie tylko, żeby nam tu się, to już nam nie jest potrzebne, czyli przeniesiemy właśnie krzywą 0,4, ale do 25, no to ona po prostu będzie zaczynać się z tego miejsca. Mogłem oczywiście ją źle narysować, ale ona po prostu będzie zaczynać się z innego miejsca, więc to jest zazwyczaj ta temperatura, którą ustawiamy, ale ona też jest obliczeniowa, to też jest jakby taka wirtualna w cudzysłowie temperatura. Tak jak mówię, w domyśle, w standardzie kocioł nie wie, ile faktycznie zagrzał, a to, co mu programujemy, dopiero kiedy ta krzywa grzewcza jest, czyli ta krzywa grzewcza jest odpowiednia dla naszego budynku, to faktycznie tyle powinniśmy uzyskać. Plus minus jeden stopień. Albo nawet i więcej. Ale normalnie on nie wie, ile uzyskał i nie ma sprzężenia zwrotnego. Przynajmniej u Wismana, nie wiem jak z innymi markami. Tymi się nie zajmuję, więc może u kogoś to jest lepiej albo gorzej, trudno mi powiedzieć. No, także tym zazwyczaj kręcimy już tak później, jak już chcemy sobie zmniejszać bądź zwiększać temperaturę, na przykład w dzień czy w nocy. Natomiast na tą krzywą grzewczą, tak jak wspomniałem, musimy sami odkryć najczęściej. Serwisant przy uruchomieniu, jeżeli już to nowy bierze, albo właśnie na podstawie tego mamy nowy dom, ogrzewanie podłogowe, mówimy, że jest bardzo dobrze zaizolowane, gęsto położone rurki, no to on mówi, a dobra, to jeżeli pan chce mieć 20 w pomieszczeniu, to pewnie krzywa 0,4 wystarczy. No ale efekt końcowy to jednak my musimy zweryfikować jako użytkownicy i zobaczyć, czy faktycznie my te 20 stopni będziemy mieli.
czy nam przegrzewa i nie dogrzewa, i popatrzeć, kiedy nam nie dogrzewa, czy tu jest za ciepło, bo czasami właśnie w tych okolicach jest za ciepło, a tu na przykład nam brakuje. No i to ma być minus. Jak nam tu brakuje przy 5 stopniach, no to właśnie ten punkt trzeba podnieść, a ten musi zostać, jeżeli ten na przykład jest ok, no to on musi wtedy zostać, czyli trzeba wybrać niższą krzywą, a podnieść poziom. Mam nadzieję, że udało mi się trochę rozjaśnić Ci, jak działa regulacja pogodowa w urządzeniach firmy Viessmann. Tak mówię, no nie jest to taki ani dla serwisanta, ani dla klienta prosty temat, bo nie da się tego zrobić na raz. Przy ogrzewaniu grzejnikowym będzie to nam pewnie prostsze, bo bezwładność jest mniejsza, więc nawet zmieniając dzisiaj temperaturę, zobaczymy już dzisiaj efekt, najpóźniej jutro, a przy ogrzewaniu podłogowym, no to zrobimy dzisiaj modyfikację, a efekt zmiany temperatury zobaczymy taki już finalny za 2-3 dni. O ile znowu na przykład nam temperatura na dworze się nie zmieni, więc tak jak mówię, jest to trochę odkrywanie. Dlatego to sprzężenie zwrotne tak bardzo ułatwia nam zabawę, no bo gdy kocioł wie, ile faktycznie zagrzał, to nawet jak nie trafimy idealnie z krzywą grzewczą, albo trafimy tak obok, to on skoryguje to. I to byłoby chyba na dzisiaj wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o krzywych grzewczych, zachęcam do pisania. Jeżeli temat dalej będzie niejasny, to postaram się jeszcze raz do niego wrócić, bo tak jak mówię, chciałbym Wam pomóc to ustawić, bo tak jak mówię, jako serwisant jestem u Was no, tylko godzinę, dwie w najlepszym wypadku w ciągu roku i oby nie dłużej. Więc ja nie mam okazji po prostu tego wszystkiego przyobserwować i na podstawie tylko Waszych zeznań mogę coś domyślać się, co ustawić. A tak naprawdę największą wiedzę to Ty, użytkowniku, masz ją sam, albo możesz ją zdobyć, obserwując, jak to wszystko działa. Cześć i wszystkiego dobrego.